Ale muza co? Cześć, dzień dobry, witajcie. Na początek, drodzy widzowie, dzięki wielkie za wyrozumiałość. Tak mi się wydaje, co 2-3 dni to jest tak optymalnie i patrząc po waszych komentarzach, to większość się do tego przychyliła. Bardzo dziękuję. Wiem, że chcielibyście może czasami częściej oglądać, ale no ja też muszę trochę mieć życia prywatnego. A poza tym powiem wam jedną rzecz, którą w komentarzu komuś tam pisałem. Jak nagrywam codziennie, to nie jest to dla mnie przyjemność, tylko staje się to takim obowiązkiem, który muszę wykonać i całą radość z tego mi odbiera. A jak nagrywam co 2-3 dni, to wynika to po prostu z potrzeby takiej mojej, że chcę wam coś pokazać nowego i w ten sposób będziemy dalej działać. Jak widzicie za mną busik, a jak busik, to coś przywiozłem. A co ja tu przywiozłem? Co tu, Maciej, przywiozłeś? Ano, przywiozłem trochę deseczek. Jakieś, no niecały 0,4 kubika tutaj mam wyheblowanych deseczek. Reszta jeszcze się hebluje. A to po to, żeby tutaj walczyć. Poczekajcie, bo muzę mam włączoną i zaraz pewnie mi tutaj prawa autorskie. Sekunda. No dobrze, ściszone. Walczę, drodzy widzowie, walczę dalej z tym nieszczęsnym sufitem. Może z tej strony będzie lepiej. Dzisiaj postaram się, coś tam desek jeszcze znalazłem, postaram się to zamknąć. No z tym jeszcze nie wiem, bo kurczę, jeszcze tutaj na to nie mam desek. Być może się innymi będę posiłkował, być może grubsze deski po prostu przez heblarkę puszczę, tak żeby tą grubość mniej więcej dopasować. Ale działam. O kurde. Działam cały czas. Nie obijam się. Mimo że co 2-3 dni filmik, to ja regularnie kręcę, a wy dostaniecie troszeczkę grubszy filmik, ale bardziej skompresowany, co się działo. Miłego oglądania. Ha! Chyba znalazłem rozwiązanie, patrzcie. Deseczka szersza. Tam mam takie deseczki szersze. One są szerokie i tak mi troszeczkę nie pasowały, bo te są w miarę wąskie. Ale wiecie, kurde, naby zrobił i rak ryba, nie? Więc z grubością pasują. Szerokością są szersze, będę szybciej je krył. Tylko muszę je przeszlifować, żeby troszeczkę ładne były, bo one są takie starawe, nie? Troszkę je przeszlifuję i walimy tutaj cały ten. A kolorami to się tak za bardzo nie można przejmować. A dlaczego? A dlatego, drodzy widzowie, że i tak będzie wszystko wapnowane. Wszystko. Cały kurnik będzie wapnowany, więc i tak będzie biało. Właśnie, przypomniała mi się jedna sprawa. Ktoś kiedyś mnie pytał w komentarzu odnośnie tej drabiny. Chyba o tą chodziło drabinę. Właściwie to nie jest taka drabina, to jest takie rusztowanie przestawne. Powiem wam, bardzo fajne to rusztowanie, bo tak, możecie sobie ustawić poziom, na przykład na schodach możecie go ustawić, nie? I ten blat możecie zaczepić na tym schodku tutaj, a tam możecie na innym schodku i wtedy nie będzie pod skosem, tylko poziomo, nie? Bardzo fajne rusztowanie, ja ile za niego dałem, wiecie co, coś koło 500 zł, ale ja kupowałem z Olixa, ktoś po prostu po budowie sprzedawał, nie? To jest rusztowanie, mam nadzieję, że będzie widać, Krause i tu jest chyba model. Tak mi się wydaje, że to jest ten model. Bardzo leciutkie rusztowanie, w wielu miejscach mi się naprawdę przydaje. Widzicie, teraz działa jako stół, nie? Ale równie dobrze ja sobie wskakuję i robię górę na nim, więc mega fajne to jest rusztowanie. Łatwo się rozkłada, ono się na kawałeczki rozkłada. Jak rozłożycie, to może to być jako drabina, nie? Normalnie takie jedno. Mam nadzieję, że na ten komentarz odpowiedziałem. Chyba o tą drabinę chodziło, bo ja nie pamiętam, czy w tym filmiku, co tam był komentarz, czy o na jakiejś innej działałem. Chyba wtedy ta była tylko w kadrze. Tymi dużymi deskami to raz dwa idzie, aż się miło robi. Małych musiałbym raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć małych musiałbym zrobić, a tutaj trzy duże i patrzcie ile. W tym tempie do soboty skończę. I znowu piąteczek, drodzy widzowie. Witam serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj wam coś pokażę. Wypuściłem, otworzyłem wolierkę całkowicie i wypuściłem te kurczaki na zewnątrz. One do tej pory siedziały tutaj
na dole w wolierce, a teraz sobie tutaj grasują po trawce i zachwycone. Tam już jeden jest aż tam. Tu jeszcze trwa budowa tego dachu, więc to wygląda jak wygląda. Myślałem, że mam na tyle blachy, bo patrzcie, tutaj mam takie ładne kawałki, ale to jest inne przetłoczenie i w ogóle nie pasują do siebie. No niestety, ale... Myślę, że będziecie to widzieć, albo przynajmniej postaram się tak wam to pokazać. Oj, ucieknie. Generalnie chciałem wam pokazać, że już widać małe pałeczki na plecach. I jednak to rozdzielenie dało radę. Natomiast co zauważyłem? Ten największy bażant srebrzysty to jest samiec prawdopodobnie. On bardzo atakował te wszystkie młodsze. Dlatego on ma najładniejsze piórka. Bo jego za bardzo nic nie atakowało. Jak go przełożyłem tutaj, tu się uspokoiło, ale teraz jak ten samiec z góry, ten bananowy zejdzie, złocisty jak zejdzie, to ze srebrnym się tutaj naparzają. Ale to i tak jest mniejszy efekt tych uszczerbków u niego, niż to, co on tutaj robił z tymi małymi. Zresztą obydwa robiły. To trzeba przyznać, że i złoty, i ten srebrny, obydwa te samce biły tutaj te maluchy. A teraz maluszki fajnie odżyły. Spróbuję podejść do tego na samej górze, jak mi się nie spłoszy. Oczywiście cały czas, tak jak mi tu ktoś z was doradzał, dostarczam im różnego rodzaju suplementy i witaminki i warzywka. A widzicie, już się kurczę spłoszył. No ciężko mi będzie to pokazać wam. Zwłaszcza, że to są takie małe pałeczki, które nie widać tak dokładnie, ale patrzcie, nawet słonecznik sobie zajadają. Tam bardziej wyskubały, tutaj mniej. Cały czas mają podawane wapń do wody, cały czas jest podawany, cały czas jest podawane witaminki do wody. I coś się zmienia. Dziś chyba to usuniemy, te gałązki, chociaż powiem wam, one są suche, ale one bardzo lubią się w nich chować i się tam wylegiwać, więc... Trochę mi szkoda tych gałązek usuwać. A z drugiej strony nie mam innych zastępczych. No, zobaczymy. Może jeszcze z dzień, dwa będą. Nie wygląda to super, ale spełnia swoje zadanie i to jest najważniejsze. Jak sobie ładnie trawkę skubią. Ciekawe niektóre te kurki są, powiem wam. O, tamte są fajne, o tamta. Z tym ogonem. I tu jest taka druga, o tutaj, o. O, właściwie to ich więcej jest, bo tu jest jeszcze dwie, o tu i tu. One są dość ciekawe. To są chyba jakieś te krzyżówki zielonnóżek, nie? Coś takiego. Tak bardzo podobnie wyglądają. O, i fruwają dosyć ładnie. Ktoś tutaj mnie mocno dopytuje o wolierę, gdzie ta duża woliera będzie. W komentarzach. Kolego, chyba opuściłeś jakiś odcinek, bo ja tłumaczyłem, ale nie przejmuj się. Chętnie wytłumaczę jeszcze raz. To jest... Poczekajcie, tak żeby słońce nie raziło. To jest ten duży... obiekt, który buduję i tam będzie kurnik. Jak widzicie, wczoraj mi się nawet fajnie udało zrobić. Już dzisiaj myślę, że to zamknę. Tu kawałeczek i tutaj i zamknięte będzie. A na całej jego długości, bo on ma długość, tu jest 4 i tu 4, więc 8 metrów długości. Tu, czekajcie, jakby wam to pokazać. O tak, tu przedłużymy dach w tą stronę i coś takiego będzie. I tu będzie na całej długości woliera. Na pewno będzie długa na 8 metrów, a jak szeroka to zobaczymy, bo tak. 3 metry wypada gdzieś o w tym miejscu, o tu. Więc jakbym chciał dłużej robić, to muszę ten głuk to jest chyba, muszę to drzewko wyciąć. No troszeczkę mi go szkoda, bo ono jest fajne tutaj, ale z drugiej strony nic z tego drzewa tutaj nie mam. Poza cieniem, bo ono strasznie kuje. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim drzewem. Ono bardzo ładnie kwitnie. Ale popatrzcie, jest pełno o takich, chyba to widać, takie kolce. I nawet jak zetnę jakąś gałąź, tu kolec, tu, to trzeba bardzo uważać, żeby się nie zakuć tym, bo to strasznie boli. Więc kto wie, znowu nie mogę bardzo przedłużyć, bo tak, jak wytnę ten głuk i przesunę się powiedzmy na 4 metry, tak, to tu zaczyna mi się problem robić, bo 4 metry stąd, to jest chyba gdzieś tu. Tak? Dokładnie tu. Przez chwilę myślałem nawet o 5-metrowej, więc to by było gdzieś tu.
ale wtedy już mi linia dachu wchodzi na słupa. No widzicie, to jest tak, jak się nie przemyśli wszystkiego dokładnie. Tu wam pokażę linię dachu, o tak idzie prościutko i prosto w słupa idzie. I musiałbym tu jakieś wygibasy robić, żeby z tym dachem ominąć, więc kto wie, czy nie zostaniemy przy 4 metrach, po prostu gdzieś dotąd, nie? Coś takiego. To i tak 4 na 8, 32 metry kwadratowe. To wydaje mi się, że całkiem sporo. Całkiem sporo, no 40 by było super, nie? 40 to by było super woliera, ale to zobaczymy. Może tutaj zrobimy takie po prostu wycięcie. Tak, o i tak. No trudniej na pewno, bo i konstrukcję trzeba inaczej robić i dach. To się wszystko okaże, bo to muszę mieć takie beleczki. No, najgorzej będzie z tymi belkami 5-metrowymi tutaj. Krokwie to się nazywa, tak? Z krokwiami. Takie 5, więcej niż 5 metrów. 5 metrów i plus jeszcze delikatny wypust, no to z 5,5. No i tu może być problem, nie? Ale mam nadzieję, że kolego drogi, czy koleżanko, nie pamiętam jaki to był nick, już wiesz o co chodzi, czyli tam, jak tylko przeniosę kurnik na nowe miejsce, zlikwiduję gęśnik, zlikwiduję tamte kury i na razie zostanie ten czerwony domek na zimę i te dwie wolierki. I to zostanie tam. Natomiast wszystko resztę tu do kurnika i tu będzie wybieg. Tutaj będzie wybieg. I tam już nie będę nic rozbudowywał, żadnych wolier, nic. Tylko stamtąd będzie wszystko przetransportowane tutaj do dużej woliery. Kto wie, może te małe woliery gdzieś sobie tu wykorzystam. Kto wie? Jeszcze nie powiedziałem, nie? Może na pewno je wykorzystam, nie będę ich niszczył, no bo szkoda, tyle pracy. Szkoda i materiału, i czasu, i... No i wysiłku, który został włożony w to, nie? To chyba najważniejsze. No. Myślę, że już teraz wiecie, o co chodzi. Jakie są plany? Oczywiście plany te... No nie oszukujmy się, nie na ten rok. Może coś zacznę w tym roku, bo mam tutaj troszeczkę tych słupów długich. Tych takich naprawdę długich. I kto wie, może jakieś zarysy tej wolierki tu powstaną. Natomiast, bo chcę sobie tu uprzątnąć. No a gdzie to najlepiej uprzątnąć? No od razu wstawić tam, gdzie ma być, nie? Więc to muszę tutaj uprzątnąć, więc coś może, jakiś zarys powstanie. Ale to jeszcze. Jeszcze chwila. Tu patrzcie, jak ładnie zarosła trawka. Właściwie tutaj to mało, o tu jest lepiej. Tu na razie nic nie ma w tych wybiegach. Ale popatrzcie, było tak mokro, że klon, który tu rósł, ładny klon był, usechł. Natomiast modrzewiowi nie przeszkadza nic. Pięknie rośnie, a klon diabli wzięli. No i powoli się tutaj murawa odnawia. Sukces, drodzy widzowie. Wreszcie, po kilku dniach walki, popatrzcie. Cały suficik zrobiony. Czekajcie, może ja zejdę i będzie tego. No najgorzej powiem wam o takie kliniki właśnie. O tutaj jeden klinik, o tutaj drugi. Takie kliny na koniec to najgorzej, ale jest wreszcie zrobione. Czekajcie, zejdę sobie na dół. O. Sufit w kurniku uważam za skończony. Z przerwami, bo z przerwami, ale no kurczę, 2 tygodnie zeszło z tym. No fakt, kilka dni mi tam wypadło, coś innego robiłem, ale i tak długo schodziło, zwłaszcza z szukaniem tych desek. Miał materiał taki, o, piękny, gotowy, to by to szybko szło. No ale niestety, jak wam mówiłem, pokazuję, jak to budżetowo zrobić, nie? A nie jak po prostu wywalić ogromną kasę. Więc tak to wygląda. Jeszcze jeden rzut oka. A już jutro bierzemy się za kolejną rzecz w tym kurniku, ale to musicie jutro oglądać, żeby wiedzieć co i jak. Trzymajcie się. Cześć!